Witajcie ciekawcy. Czy ktoś z Was właściwie wie, co dzieje się z siostrami Kardashian-Jenner? Aktualnie sytuacja w rodzinie jest napięta i to żaden żart. Nie ma to również nic wspólnego z kwarantanną czy izolacją społeczną. Między siostrami jest gęsta atmosfera, która szczególnie dotyczy najstarszej z nich, czyli Kourtney. Jak zapewne wielu z Was zauważyło, gwiazda reality show jakby nagle i nie wiadomo skąd jest super przyjaciółką znacznie młodszej od siebie tiktokerki Addison Rae. Skąd się wzięła ta znajomość? Co o tym wszystkim myślą fani i sama rodzina? Dlaczego Kourtney w ostatnim czasie spotkała się z krytyką? Czy większość przyjaźni w słynnym klanie kończy się lub wiąże z jakąś kłótnią? I czy Addison Rae ma się o co martwić? Zostańcie z nami do samego końca, by dowiedzieć się, co nowego słuchać u pań Kardashian-Jenner, ale wcześniej nie zapomnijcie łapce w górę i subie naszego kanału, aby nie przegapić żadnego z naszych nadchodzących odcinków. Niedawno rozpoczęła się emisja ostatniego sezonu najsłynniejszego rodzinnego reality show na świecie. I tak to naprawdę będzie koniec kamerą Kardashianów oraz tych wszystkich romansów, dramatów, kłótni, skandali, bujek przed kamerą. Jednak być może program zakończy się łącząc to wszystko razem. Spekuluje się, że zanim finałowy sezon dobiegnie końca, fani będą mieli możliwość zobaczyć jeszcze wiele rewelacji. Tymczasem media określiły członków rodziny Kardashian-Jenner jako osoby, które nie wiedzą, co to znaczy szczera przyjaźń. I cóż, nie jest żadną tajemnicą, że na przestrzeni lat siostry konsekwentnie wyeliminowały sporo osób ze swojego życia. Jeśli jesteście fanami tej rodziny, to zapewne doskonale wiecie, że niepowtarzalny klan Kardashian-Jenner jest jednym z najpotężniejszych w świecie show biznesu. Jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek miał lub będzie miał jakiś problem z jednym z członków, narazi się jednocześnie całej rodzinie. Jakby to powiedzieć, prawdopodobnie łatwiej będzie dotrzeć na księżyc, niż pogodzić się z Kardashiankami, które poczuły się zawiedzione lub zdradzone. Kto na przykład pamięta, że Sofia Richie przyjaźniła się z Kendall i Kylie do czasu, aż związała się ze Scottem Disickiem, ojcem dzieci Kourtney? A Jordan Woods i Kylie Jenner były nierozłącznymi przyjaciółkami do czasu, aż Jordan znalazła się w intymnym momencie z Tristanem Thompsonem, czego Khloe nigdy jej nie wybaczy. W konsekwencji tego pani Woods nie ma w ogóle wstępu do rodziny. Jako ciekawostkę dodamy, że Kendall od jakiegoś czasu umawia się z jej byłym, Devinem Bookerem. Swoją drogą, jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o ich miłości i związku, polecamy Wam nasz poprzedni odcinek. Ale na razie zostańcie z nami, ponieważ zamierzamy przejść do najnowszych wiadomości ze świata Kardashianek. I tutaj, poruszając wcześniejszy temat, nie możemy zapomnieć o czasie, kiedy Khloe złożyła pozew przeciwko swojej stylistce, oskarżając ją o kradzież rzeczy z jej domu. Kobieta po prostu została raz na zawsze wyeliminowana z wewnętrznego kręgu słynnego klanu. Takich historii jest o wiele więcej, opowiadanie ich zajęłoby nam wiele czasu, a to raczej temat na inny odcinek. Najwyraźniej wielu zakłada, że za przyjaźniami słynnego klanu kryje się coś innego niż prawdziwa, szczera znajomość, a osoby, które w przeszłości były niezwykle blisko rodziny, są małym dowodem na to, że nawet najpiękniejsza przyjaźń z klanem Kardashian-Jenner może skończyć się błyskawicznie. Ostatnio głośno jest o przyjaźni Kourtney z dużo młodszą popularną influencerką i najwyraźniej wielu ludzi o młodą dziewczynę się martwi. Ich znajomość długo dziwiła innych, a od jakiegoś czasu ta przyjaźń jest dość mocno kwestionowana. Nawet przez same siostry Kourtney. Ale o tym powiemy Wam za moment. Co więcej, media skrytykowały najstarszą z sióstr Kardashian, mówiąc, że jest matką trójki dzieci, która właśnie skończyła 42 lata, a na swoich kontach społecznościowych pokazuje głównie niesamowite imprezy, w których uczestniczy. A dzięki najnowszym zdjęciom, które jej chłopak Travis udostępnił w mediach społecznościowych wraz z życzeniami urodzinowymi, fani rodziny mają kilka rzeczy do przemyśleń i więcej powodów, by ją krytykować. Ale to, co w ostatnim czasie sprawiło, że Kourtney znalazła się w środku huraganu, to tak jak już wspomnieliśmy, przyjazd Addison Rae, 20-letnią influencerką, która stała się sławna dzięki aplikacji TikTok. Po raz pierwszy pokazały swoją znajomość, kiedy Rae pojawiła się w krótkim, zabawnym wideo Kourtney. Potem ta dwójka coraz częściej zaczęła występować razem. Ale spójrzmy trochę bardziej szczegółowo. W marcu i w maju 2020 roku Addison pojawiła się z synem Kourt, 11-letnim Masonem, na TikToku, a następnie już w maju 2020 była widziana z Kourtney, o czym przed chwilą mówiliśmy. Do tego momentu wszystko wydawało się raczej normalne i panie nie wykazywały żadnych większych oznak bliskości. Ale już w czerwcu tego samego roku zaczęły odnosić się do swojej znajomości i nazwały się najlepszymi przyjaciółkami. Następnie zaczęły być widziane na wspólnych kolacjach z przyjaciółmi, spędzać czas w basenie w domu Kourtney, a nawet zrobiły wspólnie TikToki ze Scottem Disickiem. A tak w ogóle, jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o Addison Rae, polecamy Wam nasz inny odcinek, w którym czeka na Was wiele ciekawych informacji. Ale jeszcze zostańcie z nami, aby dowiedzieć się, co kryje się za tą rzekomo bezinteresowną przyjaźnią. Kourtney zakochana aktualnie po uszy w 45-letnim Travisie Barkerze, znana jest również z tego, że nie widzi przeszkód w spotykaniu się z dużo młodszymi mężczyznami. Po rozstaniu w 2015 roku z ojcem swoich dzieci, Scottem Disickiem, spędzała czas na przykład z młodszym od niej o 14 lat, Younesem Benjimą, i o 18 lat młodszym Luką Sabbatem.
a nawet rzekomo z samym Justinem Bieberem. Jedno jest pewne, Kourt potrafi doskonale dogadywać się z młodszymi i świetnie czuje się w ich towarzystwie. Nie wiadomo, jak zażyłe były te relacje, jednak jak wówczas wielu fanów zwróciło uwagę, który z panów powiedziałby nie tak pięknej, dojrzałej kobiecie, która świadoma swojej kobiecości i nie boi się pokazywać swoich pragnień. Ale cóż, nie wszystko w tej rodzinie jest tak miłe i przyjemne, jak niektórym mogłoby się wydawać. Kendall Jenner, która jest 16 lat młodsza od Kourtney, oskarżyła niedawno swoją siostrę o bycie niegrzeczną. Supermodelka wypowiedziała się na ten temat w jednym z odcinków ich reality show. Jak wyznała, ona i Kourt w ciągu ostatnich kilku lat znacznie się do siebie zbliżyły i uwielbia to, że starsza siostra spędza z nią i jej przyjaciółmi czas. Jak jednak wyznała, cytujemy, ale jeśli mam być szczera, czułam, że były takie chwile, w których była trochę niegrzeczna i to naprawdę zaczęło mnie w pewnym momencie dotykać. Zgodnie z oświadczeniami Kendall, w jej odczuciu Kourtney chciała poczuć się coś na wzór fajniejszej, postrzeganej za ważniejszą, kosztem młodszej siostry. I tutaj pojawiają się najbardziej kontrowersyjne wypowiedzi internautów i fanów rodziny, którzy nie szczędzą słów wobec najstarszej Kardashianki. Wśród masy nieprzyjaznych komentarzy wiele jest takich twierdzących, że Kourtney nie ma wystarczająco dużo dojrzałości umysłowej, aby mieć przyjaciół w swoim wieku. Oczywiście są też ludzie, którzy wspierają ją i wskazują, że wiek nie ma nic wspólnego z możliwością zaangażowania się i nawiązania znaczącej przyjaźni. W rzeczywistości jest mamą dorastającego chłopca, który lubi Addison, a filmiki, na których tylko pojawi się dziewczyna, stają się bardzo popularne. Może po prostu obie panie zaprzyjaźniły się właśnie po tym, jak syn Kourt stał się fanem młodej gwiazdy. Warto zaznaczyć, że w drugiej połowie 2020 roku widziano je razem niezliczoną ileś razy. Gdziekolwiek się pojawiały, wzbudzały ogromne zainteresowanie, a rosnąca między nimi bliskość jest czymś, przez co z uwagi na dużą różnicę wieku, wielu bardzo dziwi. Addison wielokrotnie przy różnych okazjach mówiła, że dorastała oglądając kamerę Kardashianów, ale z drugiej strony są szanse, że niektórzy z Was mogą powiedzieć dokładnie to samo, prawda? Cóż, ta dziewczyna prawdopodobnie nigdy nie myślała, że pewnego dnia będzie przyjaźnić się z samą Kourtney Kardashian i na pewno wejście do tej rodziny to dla niej przygoda życia. Jak mówiliśmy, 20-latka uwielbia Kourtney i podziwia jej styl. Panie zaczęły nawet pojawiać się publicznie w podobnych kreacjach i być może pamiętacie, jak poruszyły polskie media, gdy w październiku zeszłego roku zostały sfotografowane w kreacjach Ebram, marki naszej polskiej influencerki i blogerki, czyli Ma Fashion. O tym zresztą mamy inny film, który już Wam polecamy, a link do niego właśnie wyświetla się Wam na ekranie. Ale posłuchajcie jeszcze, bo wracamy do rodziny Kardashian-Jenner. W ostatnim odcinku reality show odbyło się Q&A na temat tej przyjaźni, a Kim i Khloe zaintrygowane próbowały dotrzeć do sedna zażyłości tego duetu. Aby to zrobić, zaprosiły nawet Addison na rodzinny obiad, na którym była również Kourtney. Siostry postanowiły osobiście zapytać gwiazdę TikToka o jej relacje z ich siostrą. I chociaż gdybyśmy mieli spojrzeć na rzecz obiektywnie, to w tej przyjaźni obie strony sporo zyskują. Różnica jest tylko taka, że Kardashianki mają nad młodziutką Ray ogromną przewagę. Jak mało kto są doświadczone w show biznesie. Zbudowały na swojej obecności w mediach ogromne imperium i zawsze są modne. Wiedzą też doskonale, co robić, aby być na topie. A pamiętacie, co powiedzieliśmy na początku naszego odcinka? Tylko słynne siostry wiedzą, jakie są ich intencje względem młodej influencerki. Rzec można również, że ostatnią rzeczą, jaką robi rodzina Kardashian-Jenner, będzie brak hałasu. Chociaż czy wspomnieliśmy, że Addison promuje również markę Kim, Skims? Cóż, wydaje nam się, że możecie wyciągnąć z tego własne wnioski. Podczas gdy fani z kamerą Kardashianów byli mocno sceptyczni, aby uwierzyć w tę przyjaźń, Kourtney i Addison powoli zbliżyły się do siebie jeszcze bardziej. Ray żyje teraz w bajce, którą można nazwać byciem najlepszą przyjaciółką Kourtney i znajomą całej rodziny. 20-latka często obsypuje komplementami najstarszą siostrę z klanu i wielu zastanawia się, czy mama Addison, która jest w bardzo zbliżonym wieku do Kourt, nie jest zazdrosna o to, jak blisko Kardashianka jest z jej córką. Tak naprawdę czas pokaże, jakie będą losy tej przyjaźni i czy nie skończy się ona boleśnie w okolicznościach dramy. Bo jak historia pokazuje, niejedna osoba, która była traktowana jak członek rodziny, została z niej wykluczona. Zapewne każdy, kto staje się przyjacielem rodziny, może na początku myśleć, że musi być wyjątkowy i że spotkało go coś wspaniałego tylko dlatego, że może być blisko tych wielkich gwiazd. Ale jak wskazują niektórzy fani, postronni internauci, panie z klanu Kardashian-Jenner zawsze stawiają swoje interesy ponad wszystko. Niektórzy uważają, że Addison znalazła się w pobliżu rodziny, aby pomóc w marketingu sióstr wśród młodszej publiczności. Wielu komentujących zwraca też uwagę, że siostry myślące biznesowo odrzucają po czasie swoich przyjaciół, jakby byli pracownikami, którzy w końcu zawsze mogą zastąpić kimś nowym. Więc powiedzcie ciekawscy, czy waszym zdaniem przyjaźń między Kourtney i Addison jest prawdziwa?
A może uważacie, że ze znajomością kryją się jakieś inne intencje? Jak myślicie, będą przyjaźnić się przez długie lata, czy skończy się dramą w stylu Jordan Woods? A może po prostu Addison po jakimś czasie zostanie zwyczajnie zapomniana i wyeliminowana z klanu, kiedy nie będzie już zysku z młodej TikTokerki? Dajcie znać w komentarzach, bo my jak zawsze czekamy na Wasze opinie. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału oraz polubieniu tego odcinka. Słyszymy się już jutro, cześć!